Słuchajcie, ale mnie ta Justyna wymęczyła. Co, Justynka? Jechałaś z wielkiej górki, tak? Też. Mama musiała trzymać hulajnogę, bo by Justyna spadła. A w tej maseczce ledwo co dysza. Gdzie zaraz idziemy? Lasu. Do lasu. Co będziemy szukać w lesie? Grzybki. Grzybki? A śmieci? A, nie. Będziemy zbierać śmieci. Ostatnio jak byliśmy w drugiej części lasu, to było tak mega dużo śmieci, postanowiliśmy przyjść. Ale dzisiaj tata tutaj mówi, może pójdziemy w drugą część. Zobaczymy. Pewnie też będą śmieci, bo tutaj chyba jest bardziej chodzona ta część niż tamta, co byliśmy ostatnio. A przez to, że Justyna mnie tutaj tak przegoniła z tej górki, to tata z Antkiem jest tam. Tam daleko. Tam. Nie wiem, czy go widać, czy nie widać. Widać tata? Nie. Nie widać? Drzewa. Drzewa widać. Tutaj mamy taką okolicę. Właśnie tu będziemy szli. Tu. Justynka, ty gdzie idziesz? Jasiu! Tam, gdzie mama? Ty też tam idziesz? Pieronica jedna? To chciałem. Z Antosiem? Z kim pójdziemy jeszcze? Z tatą, z Antosiem. Z mamą i z Justynką. A powiedz mi, co Antoś ma ze sobą? Ty masz hulajnogę, a Antoś co ma? Tira. Tira? Jakiego tira? Antoś tira. John Deere. Oj, to tira. Jest niebezpieczne. To jest niebezpieczne. Sprawdzamy, czy tata już idzie z Antkiem. Został tam. Antoś wziął zamiatarkę. Powiedział, że chcę ją przetestować na liściach, ale tak naprawdę jeszcze nie mieliśmy żadnych liści po drodze. No i dzisiaj taka leniwa. Nie. Słuchajcie, my już jesteśmy w lesie, zbieramy śmieci. Tata przyjechał. Co ty masz? Szyszki? Justynka zbiera szyszki i kamloty, a ja tutaj znalazłam puszki. Tylko oni mi odjechali. Niech przyjdą tutaj. Poczekaj, mama to zaraz wyniesie, wyciągnie. No nie bierz tego, mama ma rękawiczki, to wrzuci, dobra? Tutaj jeszcze jedna puszka będzie. Tata ma rękawiczkę, tylko że muszę... Jeszcze mamy hulajnogę. No nie zmieszczę z telefonem. A nie chcą mi tutaj pomóc, cwaniaczki. Także niosę puszkolinę. Tata też znalazł. Patrzcie, się już tutaj znalazł. Antoś jest kierowcą. Tak jak mówiłam, muszę się wrócić po hulajnogę Justynki, bo Justynka z hulajnogą jest. Słuchajcie, wy jak chodzicie do lasu, my się też tak staramy, chociaż czasami nam się zdarza, że nie weźmiemy, zapomnimy, ale staramy się mieć zawsze jakąś reklamówkę w kieszeni, w naryce i w razie czego, jak widzimy jakieś śmieci, to po prostu podrzucamy, wrzucamy do reklamówek i zbieramy. O, tata też jakąś cegiełkę dołożył. Jesteśmy tak naprawdę na samym początku lasu. A się okazuje, że już trochę tych śmieci jest. Justynka, asystentka taty. Trochę ciężko się jedzie tą hulajnogą w lesie. Tutaj jest fajnie. Tu jest fajnie, ciemno. Uuu. Na Halloween. Będzie Halloween? Kto się przebierze? I kto będzie mówił? Cukierek albo psikus? Antoś, będziesz w tym roku się przebierał? Nie będzie? Cukierka albo psikus? Będzie. Czyli się przebierzesz? Ciekawe, co Antoś za przebranie wymyśli. Justynka pewnie też będzie chciała. Antek ostatnio był w Lidlu i takie okulary, taką opaskę na oczy znalazł czerwoną. O, Justyna! Justyna jakiś patyk, korzeń wyciąga.
Justynka, tego nie bierz, to jest drzewka. Nie dasz rady tego wyciągnąć. To bierzesz? To chyba też jest drzewka, co? O! Udało się? No i gdzie to damy? Tu. Tu? Ja mam trzymać w ręce? Dobra, dziękuję. Justynka biegnie do taty. Szybko, 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 szybko. Justynko, co ty tam szukasz? Śmieci? Szukasz śmieci? Też chcesz pomóc? No to zaraz jak znajdziemy, to pomożesz, razem z mamą weźmiesz, dobrze? Tak? Tak? Czy nie? Gdzie są już chłopcy? Biegniemy do nich? Chodź, biegniemy. Oni już mi uciekli. Tam coś Antoś. O, Antoś zakłada rękawiczki. Też będzie zbierał. Ale mi uciekli. A po drodze znalazłam jeszcze tutaj. Także muszę iść do nich z tą butelką. Razem z hulajnogą muszę to zanieść. Bo moja dziewczynka kochana zostawiła mamę i sobie poszła. O, tutaj są butelki. Tata, wróć się tu po butelki. Tata się nie słucha. Tam w krzyczorach są butelki. Zaraz się tutaj wrócę. Wrócę się po nie, a oni poczekają na mnie po prostu. A on coś też poszukuje. Dobra, chyba nie ma. Tata, czujne oko. No, takie folie czy coś. Zobaczcie, jak mamy tego dużo. Butelki tutaj pod górę strzelają. To zbyt optymistyczny, że mówiłem, że nie ma tutaj za dużo śmieci. Chyba tak. O. Siadaj, kierowco. Grzyb był trujący, ale dzisiaj fajna pogoda, to może i grzybki by były, co? Tata, jedziemy tą drogą? Tam, tak jak kiedyś? I wyjedziemy koło boiska, co? To jest chyba ta droga, kiedyś jechaliśmy tędy, tak mi się wydaje. No tam nie przejdzie. Gdzie w taki ciemny las? Ja się tam boję iść. Chodź tu. Justyna, wyciągaj te ręce. Fu, fu, fu. Antek, ty jakbyś dobrą imprezę miał. Butelki tylko dudnią. Justyna, las, ale las, co? O. Justynka, lubisz chodzić w lesie? Chodź, idziemy. Ale grzyby są, trujaki, ale są. Może znajdziemy jakiegoś. Chociaż tu jest taka droga bardzo chodzona. O, to jest trujący. Nie wiem, jak on się nazywa, ale ma blaszki. My zbieramy tylko z gąbeczką, bo się nie znamy na innych grzybach. Ale ostatnio znaleźliśmy w naszym lesie grzyby. Zrobiliśmy z nich jakieś tam jedzenie i żyjemy, czyli się znamy na grzybach. Tyle o ile. Tutaj jest trochę czyściej chyba. Chyba mniej uczęszczana droga. Ale tutaj dużo tych grzybów jest. Tata tam z Antkiem. Justyna idzie. Justynka! Wyciągaj te rączki! Dziura, Justynka woła, że jest dziura. Gdzie jest dziura, kochanie? Dziura tam jest? O nie! Oj, uważaj! Ja już idę, szybko! Szybko, ale dziura! Ło! No, uhuhu! Ja ciebie, taka na sanki, co? Ale by było! Ale ktoś tutaj się wspinał, widzę. Wspinał się ktoś, co? Nie. Nie? Ale ładny widok.
Widok, popatrz jak ślicznie. Justynko, tam nie podchodź. Tata tutaj z Antkiem, z tą przyczepą. Widok! Widok! Stój to stój! O nie! Tata coś tu mówi, że Antek chce zjechać tutaj rolitojsem. Ja na to nie pozwalam. A coś czuję, to tam czuję! Pozwalasz czy nie? Ja tam czuję! Znalazłaś dziurę? Nie, ja nie chcę, żebyś wjechała w dziurę z Antosiem. O nie! Ty się boisz? Oj, oj, oj. Mama jest, nic ci się nie stanie. Uwaga, Justyna, z drogi śledzie, Antek jedzie. Tutaj patrz, jak sobie radzi tutaj na roli. To jest zwierzę na takie korzenie w ogóle. O! Oj! Cóż tutaj dęba staje. Justynka, co ciebie tak znosi? My już wyszliśmy z lasu. Justynka jest na boisko. Na boisku. Świeci księżyc. Chodź. Chodź. Słuchajcie, niestety. Tata był tak optymistycznie nastawiony. A tutaj jest tak dużo śmieci. I niestety jego nastawienie jednak się okazało błędne. I teraz jest to już śmietnik, bo mamy jeszcze kawałek drogi do domu i nie mamy gdzie teraz tego wyrzucić. I tutaj wyrzucimy do śmietnika. Zobaczcie, cała przyczepka śmieci. W tamtym roku jednak nie mieliśmy tak dużo, nie? No. No. Dobra, to co? Wrzucimy tutaj, nie? No, wyrzucaj. Justynko, nie zbieraj tego, już nie masz... Tabliczkę? A nie będziesz ze mną wrzucał do śmietnika? No tak. Patrzcie, ile śmieci zebraliśmy z jednego przejścia. Nie wiem, 15 minut byliśmy w lesie. Same puszki, jakieś w flaszkach. I to wszystko teraz do śmietnika właściwego. No to nie jest taki właściwy, ale nie ma tutaj... Nie ma żadnego, żeby posegregować. No ale już samo to, że to się znajdzie w śmietniku, a nie w lesie, to jest taki, wiecie, dobry uczynek, nie? Tak naprawdę, wszystkich zachęcamy do tego, żeby... żeby trzymać ten porządek, nie? Nawet jeżeli gdzieś tam... Justynka, nie bierz tego już, nie masz reklamówki. Wynieś, nie? I można wyrzucić, żeby... Możemy coś dobrego zrobić dla naszego środowiska tak naprawdę. Jest, o, nawet szyszka jest. I będziemy musieli później, patrzcie się, teraz możesz ściągnąć. Cały śmietnik jest śmieci. Bardzo ładnie, tak jak ci uczyłem. Super. Rzuć. Złapisz mi też, ściągniesz? No tak, bardzo dobrze. O właśnie. O, i wyrzuć. Aż mi się ręka skoczyła. A mi też? Antek to jest nasz. Ej, ale no. Bez brązoletki. Bardzo ładnie, no. Ściągnij. Teraz dwójkę. O, o, dzięki. Super. Super, dziękuję. To co? Bardzo, Antosi. Pozdrawiamy was, uciekamy, bo już się ściemnia i będziemy szli do domu. Księżyc już jest, uciekamy, wracamy do domku. Justyna jakaś zagubiona, nie wie co się stało, były śmieci, nie ma śmieci. Przyczepkę musimy jeszcze umyć, bo niestety chyba jakieś piwo się rozlało. Ale widzę, że Antoś tutaj dał trochę brzydko. Brzydko dał rękawiczki, wrzuciłam je mocniej. Oj, coś się stało. Co? Nie. Dobra. Wyrównałeś? Ej, uważaj, uważaj! Ale ruszył, Justynę by przejechał. Jak wam? No co ty? To też odczuję, a Antek oczywiście się załapał. Nie.
Antosiu, ale słuchaj, tam są liście, możesz przetestować jeszcze ten, jak pójdzie w liście. Tylko nie wiem, czy nie jest za mokro, nie? Wracamy do domu. A Antek całą drogę śpiewa, co? A Justynka co robi? Jedzie na hulajnodze? Dawaj, będziemy jechać. Tam już tata z Antkiem jest. Ciemno się zrobiło. Oj! No jedziemy. Brrr. Justyna, jak było na wyprawie? Tak. Fajnie? Halo! Fajnie, powiedz mi, czy było dużo śmieci? Halo! Halo! A tam? Tam jest tata z Antkiem i zaraz zrobimy z nimi wywiad. Ale nie hamuj. Nie hamuj, nie hamuj. Zaraz się zapytamy taty i Antosia, jak było. Oj, a teraz Justyna pędzi do taty. Sama, sama. Dawaj. Dzień dobry. Tata, czekaj. Tata, chciałam zrobić z tobą wywiad. Jak ci się podobało na wyprawie? Jak ci było na wyprawie? Dobrze, w porządku, fajnie, miło spędziłem czas. Jesteś zadowolony z efektów? No, niesamowite, ile ludzi spożywają alkoholu w tak zwanym lesie. Moglibyśmy robić jakieś badania, nie? Co? Jak? No tak. Antosiu, a ty co myślisz o tym wszystkim? Bardzo ludzie byli niegrzeczni, bo naświetali się lodowi. I to takimi butelkami, plastikiem, nie? Który naprawdę bardzo długo się rozkłada. Rozkłada 200 lat. Dobra. Chyba więcej, no. Chyba tak. Zrobiłeś dobry uczynek. Brawo.